Sponsorem programu jest Polkon SA, producent wielofunkcyjnych domów modułowych. Sztuka architektury wyrasta z piękna i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka. To zdanie, które kiedyś usłyszałem, ukształtowało mnie jako architekta i według tego staram się prowadzić swoją pracownię. Architektura to moja pasja, a każdy nowy projekt jest dla mnie wyzwaniem. W tym programie pomogę naszym bohaterom zaprojektować ich wymarzony domek. Poznam ich marzenia i potrzeby. Odwiedzę działki, na których powstaną małe, ale niezwykłe bryły. Zapraszam w podróż od projektu do realizacji wymarzonych miejsc. Jestem dzisiaj w Krakowie. To miasto pełne inspiracji, żyjące swoim własnym rytmem. Podobno nawet czas płynie tutaj inaczej. Spotkam się z Małgosią i Dominikiem, którzy marzą o swoim własnym domu. Mam na imię Dominik, to jest moja żona Małgorzata. Oboje mieszkamy w Krakowie. Mamy dwójkę synów, starszy Maksim lat 10, młodszy Ksawier lat 4. Oboje uwielbiają grać w piłkę. Marzymy o własnym małym domku, który powstanie z dala od zgiełku miasta, kilka kilometrów za Krakowem, na naszej wymarzonej działce. Miło was widzieć. Cześć, Małgorzata. Również witam. Fajnie, że przyjechałeś do Grodu Kraka. Do Grodu Kraka. Mogliśmy się spotkać, porozmawiać na temat naszego projektu, stworzyć coś wspólnie, gdzie będziemy mogli razem zamieszkać, razem z naszymi psami. Również i rodziną. Również i rodziną. Z psami. Z psami. Z psami. Tak, dużo tych psów? Na razie dwa. W planach mamy rozwinąć hodowlę, potrzebujemy miejsca, przestrzeni. Troszeczkę odseparować się od Krakowa, od małej powierzchni, na której teraz my żyjemy, mieszkamy. Mm. Chcemy żyć w ciszy, w spokoju. Chcemy zamieszkać na wsi, to jest niesamowite. W większej działce. 20 minut drogi za Krakowem. I tam spełniać swoje marzenia związane z psami. A macie jakieś oczekiwania? Tak, chcemy rano się budzić i patrzeć na las, na który las, tam jest. Na przykład. Okay. Chcemy mieć fajne okno, duże, które marzy będziemy mogli wychodzić. Salonowe okno. Czy macie jakieś założenia co do chcemy się samej tak naprawdę formy budynku? Z jednej strony zdać na ciebie, że może coś zaproponujesz za 3-4 różne rozwiązania. Nie ograniczamy się do jednej techniki budowania. Zupełnie. Jeśli to ma być murowane, niech będzie. Jeśli to ma być niemurowane, jakaś inna technologia, jesteśmy otwarci. Bardzo. Nie pokaż, co potrafisz. Mhm. Chcielibyśmy się ze wszystkim, tak naprawdę ze wszystkim, wręcz z wnętrzem, zamknąć w kwocie 130-150 tysięcy. To będzie taki... Okay. To co, jedziemy zobaczyć działkę? No to jedziemy, zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. No to chodź. Żeby zobaczyć nasze włościa. No to chodź. Noż, zapraszamy. Nasza mała działeczka. No nie taka mała. To aż tam do samego lasu. Tak, to fajnie. Aż tam na dół. Fajnie. A tutaj coś już zaczęliście stawiać. Tak, rozumiem, tak, że tak, pierwsze tak. Przymiarki, trzeba tylko ściany dostawić. Ściany dostawić i ocieplić. Okej. Okay. Mąż się spisał? Jest dobrze? Coś poprawisz? Ja nie. Dla mnie bomba. Działka ma 17 arów, więc duża, mała, no ciężko powiedzieć. O czym rozmawialiśmy, że chcielibyśmy, żeby te nasze piękne okna wychodziły na ten super las. Na tą zieloną ścianę, a nie na jakiś... Żeby się otworzyć na dokładnie. Na ten widok. Na widok, dokładnie. Tak. Okay. U was jest jakby o tyle szczęśliwie, że macie z jednej strony piękną ścianę lasu, a z drugiej strony jeszcze od tej samej strony
jest słońce, więc które wam da dobrą energię. Na pewno. I to jest fajne. Więc musimy trochę tak zagrać kadrami. Jesteśmy w środku, widzimy to i od tego wychodzimy, tworząc bryłę budynku. Reasumując, wytyczne od was dostałem już wcześniej na bulwarach, teraz to jakby dopowiedzieliście, a ja zobaczyłem to, co chciałam zobaczyć, więc... Mm-hmm. Jesteś zadowolony, tak? Jestem bardzo zadowolony. No to się cieszę, że czyli nie ma bardzo tragedii. Się cieszę. Nie ma tragedii, jest pięknie. Cześć Maśku. Cześć Maćku. Cześć wam. Ponownie. Jesteśmy. Cześć. Siadajcie. Chciałbym zaproponować wam coś zupełnie innego. To znaczy dom, który będzie mocny w swoim jakby wyglądzie. Trochę może, mam nadzieję, że się nie wystraszycie, trochę może inny niż typowe budynki. A więc dom z kontenerów. O! Pokazuj. Wow! Może być? Jezu, no super. Stalowy dom w tej przestrzeni. Dom z dużym otwarciem. Z otwarciem na widok na zewnątrz. Jeden kontener stanie na drugim. W górnej części będziecie mieli strefę tylko i wyłącznie dla siebie. Jedna część budynku, ta niższa otwarta w przyziemiu. Druga część budynku, która wyniesie się trochę ponad. Ta wasza strefa intymna pozwoli wam się trochę podnieść ponad przyziemność. Ponad sąsiadów również. To, ale powiedzcie szczerze, to nie przeraża was, ten pomysł? Nie, no zupełnie. Super nie. Pomysł. Trafiłeś chyba w sedno, w nasz gust. Daliśmy ci wolną rękę i zrobiłeś idealnie. Sam pomysł projektu jest tak naprawdę ubraniem funkcji w taki minimalistyczny sposób. To znaczy mamy tą przestrzeń waszą u góry, która jest ubrana w sześcian. A sześcian wbrew pozorom jest jakby taką przestrzenią, w której człowiek się najlepiej czuje. Jest w 100% wykorzystany. Przy małym budżecie to jest bardzo istotne. Na pewno bym chciała tylko uwzględnić w tym projekcie to, że gdzieś tam będziemy mieć z tyłu głowy, że chcemy to jednak potem powiększyć. To jest jakby jeden z elementów. My postawiliśmy teraz dwa klocki, jeden na drugi. Jeżeli postawimy kolejny, nic się nie stanie. Ale ta przestrzeń może być wtedy przez was kreowana. Dokładnie. Możemy sobie coś dołożyć, możemy coś przesunąć, możemy się zamknąć, oddzielić od sąsiada. Nie bójmy się tego, że to będzie trochę inne. My jesteśmy zachwyceni, nie boimy się, gdzie... Jesteśmy super. Zachwyceni i tylko... To jest to, co chcieliśmy tak, zobaczyć. Dokładnie. No i super, mamy to. Także... Mamy to, let's do it. Tak, dokładnie. Dlaczego kontener? Dlatego, że taką idealną przestrzenią do życia i do mieszkania jest sześcian. Człowiek generalnie porusza się w przestrzeni sześcianu. Może dlatego w dzisiejszych czasach kontenery zaczynają być modne. Nie chciałbym w projekcie udawać, że ten kontener jest czymś innym niż jest. On w swoim zamyśle ma być taki surowy, przemysłowy. Ma dalej być pokryty blachą i to tutaj zostawiamy. Jedyne, co musimy zrobić, to sprawić, żeby dało się w nim żyć i funkcjonować. A żeby tak się stało, to trzeba go odpowiednio zaizolować. W środku już musi się czuć, że to jest dom. Co zrobić, żeby do tego doszło? Zaizolować porządnie ściany, pozbyć się mostków termicznych i zapewnić odpowiedni komfort cieplny w środku, w pomieszczeniu. Zarówno w lecie, jak i w zimie musimy doprowadzić do takiej sytuacji, że ściana będzie dla nas barierą. Taką barierą cieplną, otuliną, skorupą, która zapewni nam dobry komfort do życia. A żeby nie stracić tego wizualnego odbioru kontenera, zostawiamy tą jego zewnętrzną skorupę
i ocieplamy go na poziomie jego konstrukcji. I tutaj kluczowa jest dobra izolacja, izolacja o dobrych parametrach. Ta droga między kontenerem przemysłowym a budynkiem mieszkalnym jest dość długa i w tej drodze bardzo ważne są szczegóły i detale. Dlatego moje spotkanie z firmą, która ten kontener będzie tworzyć, jest bardzo ważne. Przyjechałem dzisiaj do Wilkowa, kawałek drogi od Krakowa, ale to tutaj powstaje dom naszych bohaterów. Dom z kontenerów. Bardzo jestem ciekawy, jak wygląda jego produkcja. Witam Ciebie, Grzegorz. Witam, witam. Miło poznać. Miło poznać. To co? Podjęliście się trudnego zadania. No dokładnie. Myślę, że podołaliśmy temu. Po tym waszym wyzwaniu, co żeście nam przysłali, no spędziło to nam troszeczkę sens powiek. Nie ukrywam, że nie. Że nie. Trudny projekt, bardzo trudny projekt, ale jak najbardziej jesteśmy na tak. Szacun, bo naprawdę jesteście jedyną firmą, która się tego podjęła. Bardzo mi się spodobało właśnie to wyzwania. No przede wszystkim lubimy wyzwania, tak? Ja lubię wyzwania. Tym bardziej może cieszę się, że w to weszliście i tym bardziej nie mogę się doczekać, jak to wygląda, jak to się produkuje, bo dla żeby mnie... Żeby zobaczyć, tak, fizycznie tak, dotknąć, fizycznie tak? Fizycznie dotknąć. No nie ma problemu. Taki... Wow. Tutaj dokładnie produkujemy systemem gniazdowym. Ustawiamy sobie po każdym stanowisku dany projekt. Chyba, że mamy cały jeden projekt, no to cała hala wtedy produkcyjna wykonuje jeden projekt. Bazujemy na różnych wymiarach od 2,80 do 3,20 wysokie, od szerokości 2,4, od w sumie od szerokości 2 metrów do 3 metrów szerokie i od długości 5 metrów do 10 metrów najdłuższy moduł ma. Tu mamy nasz standardowy, standardowy materiał, jaki my wykonujemy, czyli ten brachotrapez. No i on teraz już jest przyszykowany do malowania, więc w tej pozycji będzie startował do lakierni. Nie? Czyli to jest tak samo jak dom dla naszych bohaterów, w sensie też z blachy. Dokładnie tak. Oczywiście nie biały, nie z główkami śrub widocznymi, ale tak jak patrzę, to możecie w zasadzie, opierając się na ramię, na sześcianie, możecie zrobić wszystko. Wiele możemy. Naprawdę możemy wiele zrobić, dlatego stąd podejście indywidualne do klienta. Tak? My na przykład w domu, gdzie stawiamy całkowicie pokryty z regipsu, jak widać cała konstrukcja jest drewniana. Wiesz co jest fajne, że każdy się boi tego, że kontener to jest taka niska przestrzeń. Jest takie spatrzenie się tymi kontenerami morskimi, które rzeczywiście mają ograniczoną wysokość. Zgadza się. A my tutaj mamy naprawdę wysokość, jak zabudowa zachowujemy... taka mieszkalna. Tak, dokładnie. Spełniamy wszystkie normy związane z budownictwem. Jesteśmy na tarasie, czyli możemy znowu przesuwać się tą ścianą wewnętrzną, tworzyć przestrzeń, która zewnętrzną. Dokładnie tak. No mówię, nawiązując do waszego projektu, tam też żeśmy projektowali taras. No, tam są dwa tarasy na dachu. Które można tam naprawdę, ten dach można rzeczywiście zaadoptować jako tarasy. Tam już będzie wtedy dowieziony podest jako sama rama podłogowa, czyli podłoga. No i na to wykładamy sobie taras, no i mamy taras. Także jeżeli klient się zdecyduje w przyszłości na taras, to dowieziemy mu i taras. Także nie widzę, żeby... Pełne spektrum. Najmniejszego problemu nie widzę, żeby cokolwiek wykonać. No i tu jesteśmy przy naszym produkcie finalnym. Tak wygląda nasz dom. Makroapartament, 33 metry kwadratowe, z tarasikiem 18 metrów kwadratowych. Czyli kontener, jak już będzie gotowy, w zasadzie budynek z kontenerów będzie już gotowy, to co, ładujecie go na... samochód. Dokładnie, no tutaj ten dom będzie przewieziony praktycznie na dwóch autach, bo to są trzy moduły i jeszcze ta podstawa, więc załadujemy tutaj u nas na bazie, przyjeżdżamy do was, no i montujemy na miejscu w Krakowie, tak? No to super, to nie mogę się doczekać, aż trafi do Krakowa i myślę, że nasi bohaterowie również, więc fajnie, działamy. Dzięki. Będziemy działać, do zobaczenia.
Kolejny etap moich poszukiwań do domu z kontenerów to wybór okien. Okna w tak niewielkiej przestrzeni odgrywają ogromną rolę. Nie chodzi tutaj wyłącznie o aspekt wizualny, który oczywiście jest bardzo ważny, ale też o parametry techniczne. Jesteśmy w Krakowie i jak widać została nas zima. Sytuacja pandemiczna również źle wpłynęła na naszą branżę, tak jak na wszystkie. I termin oddania domu jest dość mocno zagrożony. Jest też dobra informacja, bo elementy kontenera są już na działce. I skupimy się teraz na tym z Dominikiem, żeby w przeciągu tych kilku dni zrobić jak najwięcej przed umówionym terminem. Nasz projekt domu z kontenerów, mimo wielu przeciwności niezależnych od nas, dobiegł końca. Za chwilę spotkam się z Małgosią i Dominikiem. Nie oszukujmy się, jesteśmy na placu budowy. Niestety, sytuacja covidowa jest jaka jest. Nie udało nam się też skończyć wnętrza, ale tak zakładaliśmy od samego początku, że chcemy je dopieścić. A to dopieszczenie wymaga też wizyty w sklepie, wybrania odpowiednich materiałów, dotknięcia ich, to dla Ciebie zresztą, Gosiu, było bardzo ważne. Tak, oczywiście. Ja jako kobieta lubię widzieć wszystkie przedmioty, dotknąć namacalnie każdą strukturę. Od samego początku, od pierwszych naszych rozmów, baliście się trochę, a z drugiej strony zaufaliście mi, oddając troszkę pałeczkę i teraz to się stało. To znaczy, to już nie jest kartka, tylko to jest stan rzeczywisty. Te kontenery są zupełnie inne niż to, co jest w okolicy. One są odważne. I teraz, co wy o tym myślicie? Jak wy to odczuwacie? Jesteśmy z ciebie dumni. tak szczerze powiedzcie. Szczerze, co? Jesteśmy z ciebie dumni, że potrafiłeś to, co narysowałeś, przedstawiłeś, narysowałeś i mamy tego dowód. Baliście się tej bryły od samego początku, chociaż z jednej strony ciągnęło was do tego, żebyśmy zrobili coś innego, coś nieszablonowego. Widzieć na rysunku, a widzieć w rzeczywistości to są dwa różne światy i ten świat się teraz realizuje, ten nasz prawdziwy. Powiem jeszcze jedną rzecz o oknie, ponieważ to jest górne okno. Górne. Powiedziałeś, że ma być i jest cudowne okno. To jest chyba najważniejszy element całej konstrukcji. No bo mamy duże okno z pięknym widokiem. Jednocześnie to, że wysunęliśmy ten górny kontener, sprawiło, że mamy przestrzeń pod spodem. Mamy ten taki taras zadaszony, no i ta
podpora, która też była trochę dyskusyjna, ale... Nie, no jest niesamowita, jaka dyskusja, zupełnie. Tak. Nie ma dyskusji. Jest całość to po prostu, się komponuje idealnie. Całość jest niesamowita i to, że tutaj mamy dookoła las i nasze okno sprawia, że my wchodzimy z wnętrza domu do tego lasu. To jest po prostu coś niesamowitego. Ja wierzyłem od początku, że ten dom tutaj będzie pasował, mimo tego, że jest zupełnie inny. Zaufaliście mi, to fajnie, bo to powstało. Teraz to jest wasze i musimy to trochę udomowić też w środku. Nie udało się zrobić wnętrz, tak jak rozmawialiśmy o tym. Ale mam dla was małą niespodziankę. O jednak. Zapraszam, dajcie do środka, super. Zobaczycie. Czyli coś jednak się udało. Obok na drzwi. Wejdę pierwszy. Super. Super. Wow. Wow. Wow, to jest nasz dom? To jest wnętrze waszego domu, jak będzie wyglądać. Niemożliwe. Nie jest perfekcyjnie teraz, już o tym rozmawialiśmy. Nie, super. Nie, jestem zachwycona. Tak chciałbym, żeby to wyglądało. Wow. Widzę czerń, to już jest super. To wnętrze czarny. Miało być surowe, czyli... Mamy metalowe schody ażurowe, mamy czarny sufit, beton na podłodze, beton na ścianach. Pokój chłopaków jest już bardziej taki, podoba się. Czyli tutaj będzie łóżko dwupiętrowe, tutaj mamy biurko dla chłopaków. I tutaj jest wasza sypialnia. Też beton na ścianach, beton na podłodze. Minimalistycznie, bo pierwszoplanową rolę gra duże okno z pięknym widokiem i o tym mówiliśmy. Ono jest w tym pomieszczeniu najważniejsze. I wasza łazienka w tym samym designie co całość. Ciemne ściany, beton, elementy ocieplające z miedzi, tworzące dekoracje jakby samej łazienki. Do tego coś, na czym wam zależało, czyli designerska, szwajcarska toaleta myjąca. I w związku z tym, że kontener nie był montowany na miejscu, tylko w fabryce, to już zamontowaliśmy stelaż do tego. Tak to wygląda. Zależało nam na urządzeniu o minimalistycznym rozwiązaniu z doskonałą izolacją akustyczną. Także super. Super produkt. Super. Fajnie, że to mamy. No i co powiecie? Ciągle rozmawiamy o projekcie niestety, ale jest tak jak jest, no ale jakie są wasze odczucia? Mi się bardzo podoba mój pokój, bo bardzo mi się podoba biurko, bo jest taka jakby błyskawica i fotel mi się też... Ta błyskawica bardzo... tutaj? Tak. I dwupiętrowe łóżko, bo ja mogę spać u góry, a brat na dole i się nie będziemy w łóżku kopać, jak to brat robi. Jeszcze ten napis fajny jest. Czyli najmłodszy zaakceptował? Żółwiczek. Nie może być inaczej. Nie może być inaczej. My jesteśmy dalej pod wrażeniem i jest to, czego oczekiwaliśmy, że właśnie tak będzie to wyglądać. I czekamy, aż to stanie. Idziemy w tym nas. Kierunku? Jak najbardziej, tylko w takim i to jest to. Surowo na zewnątrz, tak. Surowo w środku. No to ja was zostawiam na dzisiaj, ale dobra. Jesteśmy w kontakcie i robimy wszystko, żeby dojść do takiego poziomu. Jasne. Dokładnie. Dziękujemy serdecznie. Super. Dzięki. Dzięki. Uciekam. Dzięki. Cześć. Cześć. Pa. Pa. Ten projekt był wyjątkowy z wielu powodów. Przede wszystkim nie udało nam się doprowadzić projektu do samego końca, gdyż sytuacja covidowa pokrzyżowała nam trochę plany. Natomiast radość Małgosi i Dominika sprawia, że czuję satysfakcję i mam nadzieję, że uda im się udomowić tą surową bryłę i będzie im się tutaj dobrze mieszkać. Sponsorem programu jest Polkon SA, producent wielofunkcyjnych domów modułowych.